Dobra, kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, to jest Grand Theft Auto Online i R402. Zagramy sobie teraz z tą samą ekipą, z którą graliśmy w poprzednim materiale. Znaczy i znowu pewnie w ciry dostanę. No ale co tam, chodzi o to, że to jest większość Polaków. Więc jest duża szansa na to, że któryś z nich to jeszcze zobaczy. Że będę mógł się komuś przysłużyć i pokazać, jak wygląda jego gra. I jak bardzo denerwuje mnie to, że z nim przegrywam. Ale to już to. Walić to. Dobra, uruchamianie sesji, jedziemy z tym koksem. R402, pierwszy raz to gram. Więc pytanie, o co tutaj chodzi? Czyżby jakieś pojedynki w powietrzu z samolotami? Coś? O kurde, dobra, ja biorę to. Ja biorę to, co jest tutaj. Wyeliminuj R40. Ha, takie buty. Dobra, kto jest Air Force 0? Pewnie ta czerwona kropka tam. O, super. Już delikatnie uszkodziłem sobie pojazd. Tylko dlatego, że za wcześnie chciałem się oderwać bez ówczesnego rozpędzenia się. Okej, już jeden sprzątnięty. Nieźle. Kurczę, rojownik już sobie teraz nie porojuje. Znaczy wojuje, o to chodziło. Dobra, zejdźmy niżej. A, i kaka tak popełni samobójstwo. No, zdarza się. W końcu latamy samolotami, nie? Dobra, nie zahaczyć o druty wysokiego napięcia. W sumie ja o druty się nie da zahaczyć. Dobra, wyeliminuj Air Force Zero. Czyli to gdzieś tam. Ale to widzę gościa przed nami. Bam! Niestety nic. Tylko tak, bo wpadniemy na siebie. Albo nie! Aha, bo ty nie jesteś z mojego teamu, dobra. Ale kid, no lecimy za... No, kurde, już myślałem, że się udało. No ale lecimy za Air Force Zero, przypominam, chyba o to tutaj chodzi. Tam ci mają tylko przeszkadzać co najwyżej. Nie! Dobra, trudno. Tego się nie udało trafić, ale naprawdę Air Force Zero. No to powinno wejść. To powinno trafić. Nie? No przykro mi z tego tytułu. No ale Air Force Zero już jest tam gdzieś, tak. O shit. No way, ja się tak łatwo nie dam trafić, kurde. Jednak się dałem ładnie trafić, łatwo. Do tego. Co jest? Jest! Dobra, co nie było takie złe, tylko teraz podejrzewam, że to w drugą stronę będzie działać. No chyba, że to jest jak skrzydlaci łowcy, że po prostu raz jedna drużyna się bawi, a później trzeba czekać, kurczę, no niestety, no drugi raz ten sam tryb, no ale kurde, czemu ja nie mam tej maski i mojej należytej fryzury. O, widzę, nie podoba się tam komuś przegrana. Ktoś nie umie przegrywać. A nie, dobra, powtórkę weźmy, dokładnie. Dajmy im szansę. No dajmy im szansę, no ludzie, no przecież co? Odświeżenie listy? No w sumie można też, no kurde, dobra, skoro wam to nie pasuje. No nie! Dobra, kit. Raj hipstera, mówiłem, że nic już z hipsterskiego dodatku, kurczę, nie zagramy, no ale... Trzeba się niestety dostosować do woli tłumu, co prawda ja ten głosu nie rzuciłem, no ale konsola i sama rozgrywka niestety wymusza na mnie, żebym się dostosowywał do nich, po prostu. Tam, gdzie większość, tam idziesz i ty. No chyba, że walisz sobie swobodną rozgrywkę. Choć też nie zawsze się zdarzy, że wywali cię do swobodnej rozgrywki, oczywiście. Bądź na zawołanie nie trać czasu. Teraz został ulepszony nową funkcję. No tak, słyszałem o tym, tylko nie korzystam z tego. A poza tym, kurczę, nie wiem jak. Dobra, wyścig przez najgustowniejsze ulice centrum Los Santos i Vinewood. Szybki techniczny tor z kilkoma niespodziankami. Więc tak, ustawmy... Muscle. Dokładnie. Ale to będzie piękny wyścig. Więc trzy okrążenia. Rano łagodna, ruch uliczny. A kit niech będzie włączony. Niestandardowe pojazdy. Nie, niech będą wyłączone. Wyrównanie włączone. Cień, tak oczywiście. Tu znajoma, wiadoma stacja, albo w sumie brak stacji. Dobra, zatwierdzamy. I co wy na to? Ja wysyłam zaproszenia. Ale przy okazji serio, bo teraz tak naprawdę chłopaki naciskają na szybsze granie, że nie miałem okazji zapalić, a naprawdę już mi się bardzo chce, więc chociażby te dwa czy trzy buszki sobie ściągnę. Gdzie jest moja popielniczka? Mam 20 sekund, jakby co, ale mogę przedłużyć czas.
Ale uwierzcie, dla palacza długi okres bez palenia to naprawdę jest jak dla głodującego długi okres bez jedzenia. No, cholerny nauk, trzeba by było rzucić, ale nie, faktycznie przedłużmy, bo tam dużo ludzi jeszcze dołącza. To będzie naprawdę mega wyścig, a w sumie czy ja nie mógłbym grać z papierosem? Nie, bo później będę miał powód, żeby mówić, że dlatego mi kiepsko poszło. A, tak po prostu. Nie, no okej, dobra, trzeba jeszcze teraz w tym momencie naprawdę podejść szybko po tą popielniczkę. Więc uwaga, trzaski krzesła i szczęk drewnianej podłogi będzie pewnie słyszalny. Albo nie do końca. Ach. No nie, no niestety ściągnąłem dosłownie tylko trzy buchy. Wow, ale się napaliłem! Nie, no dobra, tylko co teraz? Urwać żar w połowie. Tak najlepiej, ale w sumie jeszcze mam chwilkę czasu. Bo gracz jeszcze dołącza. Dobra, jedziemy więc. Urywamy. I jedziemy z Wigoxem. No, w sumie te 5 buchów powiedzmy kosztowało mnie pół fajki, ale naprawdę bez przesady. Nie będę z tego powodu płakał. Muscle Car. A gdzie jest Gauntlet? No dokładnie. Ale nie, nie ten. Nie, no sorry, nie, właśnie to jest ten. Co ja gadam. Dobra. Znane autko. Więc jeszcze z salutem ich przywitajmy. I jedziemy z koksem. Kontynuacja. 800 baksów mogę postawić. Why the hell not? Czemu niby nie? No, ale dobra, ale rzućmy jeszcze okiem na innych. Szybko. No patrzcie, ten też jest w masce. Jakoś kurczę, nie wydaje mi się, że jak skończy wyścig, to będzie bez tej maski. Ale może faktycznie, może to już jest tak po prostu skonstruowane, że jak ktoś ma maskę, to na samym końcu musi pokazać twarz, jak wygrał. Niby w sumie czemu miałby się ukrywać, przecież jak wygrywa. Chyba chciałby się pokazać i popisać, że to on zwyciężył. W sumie takie nawet tłumaczenie nie byłoby głupie. No ale dobra. Jedziemy z tym koksem, panowie i pani. Pani Chief. Szefowa. Nie, ale jest ciekawe, co było powodem zmiany płci? Czyżby faktycznie to, że... Na przykład, nie wiem, może ludzie kobiet nie biją po prostu? Choć nie, serio, to było akurat dziwne, aby faktycznie nie tłukli kobiet tutaj w tej grze. Zresztą też czasami zdarza mi się oglądać ekipę z Inside Gaming Daily, jak oni, co oni wyczyniają w GTA Online, oni tam właśnie mają kobietę i tam, no kurczę, powiem szczerze, sponiewierają ją dosłownie w każdym odcinku. Dosyć porządnie, więc raczej to nie działa. No dobra, dobra. Teraz 2, 3, 4, 5, no już naprawdę długo czekam. Nawet wskaźnik wczytywania zmienił kolor nagle. Z białego na żółtawy, albo nawet złotawy. Ale dobra, coś kurczę długo. Czyżby do tego, że jest cała obstawa? Wszyscy od góry do dołu? Cholera tam wie. No ale kit. Czekamy grzecznie. W sumie kurczę, może? Może zdążę dopalić. Dylematy, 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 dylematy. Nie, serio, bo już im dłużej teraz zwlekam, tym krócej będę miał później czas. Mniej czasu będę miał. Ale w sumie, kurde. Nałóg wygrał. No gorzej jak coś się skaszaniło do reszty i z wczytywania nic nie wyjdzie. Albo po prostu ja nie określiłem swojej gotowości w tym wyścigu i ja nie wystartuję, a oni już jadą. No ale to by było mega słabe. Nie, ale faktycznie, to już jest zdecydowanie za długo. No jak, czas bezczynności, no oszaleliście? No przecież czekam, aż się coś wczyta, no. Bez kitu, ej. Ale beton. No co ja teraz mam zrobić? No jestem bezczynny, bo czekam, no a jak czekam, to nic nie mogę robić, no to jest błędne koło. No ej, no nie możecie mnie wyrzucić za to, że czekam, aż się wasz tryb wczyta. Kurde, coś mi się nie wydaje, żebym teraz miał okazję zagrać. Bo już naprawdę za długo się wczytuje, za długo. Mi to śmierdzi jakimś błędem na kilometr. No, kokatak zapuścił grę, aha. No, już wiem chyba, co się święci. Nie, dobra, to zróbmy w ten sposób. Wyjdę i wejdę jeszcze raz do gry i liczę, że uda mi się do nich jakoś dołączyć, więc wybaczcie, trudno, no nie zagramy tego wyścigu muscle carami, bo tak bardzo byłem kurczę napalony na niego, no. No dobra, trudno. Ej, cicho, dobra, ej, jednak jedziemy. Ale nie myślę, że sam jestem. Nie, no są ludzie, dobra.
Rzucaj tego peta. Łe, fuck! Nie, jeszcze chwilę, momencik, nie, a bo w sumie, dobra. Go! Na bucie, na pełnym! O, ludzie stoją. Kurde, ktoś nie wystartował zupełnie. No ale cicho, cicho, nie, że jestem piąty. I'm a fifth. Aby to przeczytać, ale po polsku powinno się czytać. No oczywiście, no tak. A jakżeby inaczej, no przecież to nie mogło się odbyć w inny sposób, niż właśnie tak, że ktoś użył mnie jako progu zwalniającego. Takiego progu, który można przesunąć dowolnie. Nie, ale widzisz, Kakatak, no trzeba było pokazać cierpliwość. Ło, kurde, oszy, co tu się stało? Szanowni Państwo, co to za zator tam się utworzył? Nie, dobra, podoba mi się, że udało mi się to wykorzystać. Tylko teraz podejrzewam, będzie podobny zakręt tam na dół. Nie, nie będzie, to jest tylko 90 stopni. Dobra, spoko, spoko. Moim garfletem to ogarniemy, ale już peta muszę wyrzucić. Serio? Niestety nie ma czasu na takie palenie i jechanie. Ale mimo wszystko w moich barwach, tych czarno-białych, bardziej mi się podoba niż w ten sposób. Ten samochód. No inaczej, teraz już w sumie kolor ekipy mogę zmienić na dowolny, bo Chief był tą osobą, która optowała za tym, żeby ustawić zielony, bo miał większość fur zielonych po prostu. Jemu to się, że tak powiem, jemu to współgrało z jego wizją. A po czym opuścił ekipę, więc kurczę, tak jakby na to nie patrzeć, nie jestem mu teraz w kwestii kolorystycznej nic dłużny. Więc mogę sobie zmienić, więc do wszystkich morderczych lam, przygotujcie się niedługo na zmianę koloru ekipy, żeby was to nie zdziwiło. Choć pewnie zmiana nastąpi zanim pojawi się ten odcinek na moim kanale, więc no. Wow, koleś. Dobra, ale tutaj przyhamujmy delikatnie, bo nie chcę, żebyś we mnie wpadł w taki oto sposób nikczemny. Dobra, odbij się od ściany, pięknie. Dzięki za skrojenie lata ręki, przynajmniej ja nie musiałem na niej zwolnić. Ej, słyszycie ten dźwięk? Tak brzmi jazda w tunelu aerodynamicznym. Dobra, przepchniemy go. Albo nie? Choć delikatnie wyjechał, ale nie o to mi chodziło. Nie o to. Dobra, delikatnie w lewo. Jestem na kółkach. Ale jaki obrót, no fucking shit. Nie, widzę, rojownik to jest naprawdę dobry gracz. Chylę czoła, nie? Naprawdę szapoba. Czapki z głów przed tym kolesiem, bo nie dość, że dobrze strzela i bryluje w deathmatchach, to jeszcze dobrze się ściga. O nie, palemki. No było blisko. No. Oh shit. No, może to nie wyszło tak jak chciałem, ale nie w sumie aż tak źle jak mogłoby być. No, ostry zakręt, panowie. Ło, tu widzę Verus, kurczę, chyba udostępniasz jakieś odcinki, ewentualnie. Masz słabe łącze. O, takie kurcze teleportacje to jest wybitna oznaka wielkich lagów. Dobra, trzy okrążenia. Ja by co jest jeszcze szansa, żeby dogonić czoło stawki. Dobra, może teraz mi się uda to przepchnąć? Nie, pewnie, że nie. No przystanki, jedyna rzecz, która... No nie, no dobra, może nie jedyna rzecz. Ale jedna z tych niewielu rzeczy, których za cholerę nie idzie sforsować, nieważne czym jedziesz i jak szybko. Więc czołg, kurczę, który wpadłby w przystanek, naprawdę nie wyrządziłby nikomu krzywdy. Dobra, ręczny, delikatnie, żeby tu ładnie wjechać na górę. No jak widzicie, może to nie jest największa możliwa prędkość muscle carami, ale naprawdę mi się po prostu nimi dobrze jeździ. Okej, nie wbijamy w wyskoki, mimo tego, że tam są. Po prostu staramy się doścignąć gościa przed nami. Może czwarta pozycja, może, kto wie. No wiem tyle, że będę mógł mu teraz wjechać w tył, albo go wyprzedzić. Po prostu, dobra, siema. Aha! Co to? Zwykły samochód, który tam sobie po prostu stał, dobra. Nic nadzwyczajnego. Oj, no, wo, skąd takie zarzucenie? Gauntlet tak zazwyczaj nie robił. A dobrze, że tak opanowałem to jakoś, skontrowałem to. Niczym, kurczę, dobry driftowiec. Driftowiec, kurczę. No ale nie, znowu! Co jest grane? Czyżby takie uszkodzenia, że moje auto już po prostu nie bangla? Ha, kurde. No nie chcę musieć restartować, kurczę, pojazdu. Znaczy, dokonywać jego respawnu na najbliższym punkcie. Znaczy, na najbliższym. Na najbliższym punkcie kontrolnym, przez który przejechałem. No dobra, niech tak będzie. Że inaczej z tego zdania nie wybrnę. Bo mój mózg się na tym zawieści i później, no kurczę, będą takie kwiatki jak teraz, no kurde! Nawet piąta pozycja jest zagrożona teraz. Ej, co koleś obserwuje, czyli co, już dojechał? O kurde! O shit! Takie buty? No to do... Nie, no dobra, nie, bo już by, że tak powiem, licznik bił.
Już było tik tak, tik tak, tik tak. A nie jest tak wcale, więc nie, jeszcze nie. Może po prostu obserwuje, bo dołączył teraz do nas z powrotem, bo wcześniej na przykład jego cierpliwość nie była na tyle dobra, żeby wyczekać to długie wczytywanie. Ale okej, okej, dobra, tam ten żółty jeszcze jest na wyciągnięcie ręki praktycznie. No! Dobrze, koleś postanowi zwolnić. Bo jakby tego nie zrobił, to byłby dzwon. Karygodny dzwon. Oj, shit. No, dobra. Coś tam strzeliło. Nie mam pojęcia co. Nowy rekord do krążenia. Ktoś sobie czasnął. No dobra, przynajmniej... Ej, cieszę się naprawdę, że komuś dobrze idzie. W przeciwieństwie do mnie. Nie, ale serio, kurczę, jednak chyba super samochody by tu się lepiej nadały. Bo mimo wszystko, że to jest, powiedzmy, ta moja klasa, ta moja wybrana, wymarzona, to i tak wcale nie jestem pierwszy. No kurde, a może chociaż wepchnij go przed tego gościa. Udało się? Ej, trochę, musiał go wyminąć. Chociaż tyle. Dobra, kolejny ostry zakręt. Dobra, jesteśmy już na ostatnim trzecim okrążeniu. Przypominam, więc teraz jak coś skopię, to już to będzie karygodne w skutkach. A! No, niech zgadnę, Verus? To jesteś ty? Bo takie teleporty to twoja domena, się okazuje. Nie, serio, no musisz, kurczę, przestać udostępniać odcinki, bądź zwolnić łącze, wyłącz torrenty, film się może ściągnąć później, jeżeli chcesz grać, bo później są takie kwiatki właśnie. Dobra, szyt za bardzo. Aż zbyt dobrze ten driftcik wyszedł. Za duży obrót. A nie, to nie jest Verus, sorry, wybacz. Fałszywe oskarżenia. Haha, nie no, myślę, że mi wjedzie w tył i spowoduje, że wypadnę, ale tak to tylko ja mogę wbić się teraz w jego tunel. Jeżeli będę trzymał się za nim oczywiście. No ale nie wiesz, że skroił lata rękę i nie przejechał przez nią normalnie. Ej, jeszcze chief? Nawet szef mnie wyprzedził? To czy szefowa? Teraz? Kurde, nie no, to z niewaga krwi wymaga. Wszystko, na czym mi zależy, to żeby być chociaż przed chiefem. No, tak to można zrobić. Chociażby tak. Takie pytanie, czy on wyjedzie z tego wcześniej niż ja, bo mnie też troszeczkę, kurczę, tutaj wywaliło z trasy. No dobra, to było cel... O fuck! Oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa, no kurde. Patrzcie, jak przejechał sobie dziarsko koło mnie swoim dominatorem. No to jest właśnie ten masyl. Ej, nie, dobra, ale ja mogę być ostatni. No bez kitu, no odbij się od latarni i jedziemy do celu, no kurde. Bez przesady. Już jakoś to przeżyję, że ci wygra ze mną. No dobra, trudno, ale ej. Nie mogę być ostatni. W wyścigu, kurczę, który sam ustawiałem, którego klasę wybrałem jako tą, kurczę, moją ulubioną. No nie, nie, nie. To się po prostu nie godzi. Nie, 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 nie. Ale dobra, można jeszcze liczyć na to, że ci gdzieś tam wypadnie, bo tam jest parę ostrych zakrętów. I jakby co? No. A to już delikatnie zwolno. Patrzcie, kurde, debila, no. Na czołówkę, no. Prawym pasem sunie, no. Co za debil. Nie no, dobra, żartuję oczywiście. On jechał prawidłowo, tylko mi ten zakręt tak właśnie wyszedł, a nie inaczej. Nie, ale dobra, niestety muszę z przykrością stwierdzić, że przegram chyba z chiefem. A nie, sorry, już myślałem, że muzyczka się teraz włączyła. Ale to nie stacja radiowa, to po prostu bije licznik, że zostało mi 5 sekund do dojechania do końca i chyba szczerze nie dam rady, ale wstyd, ale siara. Ale to znaczy, że też tyle, że... Chief też nie ukończył. Nie, dobra. Ale i tak z nim przegrałem, no był dalej w tym wyścigu, no po prostu. No dobra, może zbyt dużo reputacji na tym nie zrobiłem, ani kokosów nie zarobiłem. Rejownik jest czarny. Nie, żebym był rasistą, no ale troszeczkę mnie to boli. Troszeczkę. A, cóż tam. Co, nie podobało się jeżdżenie masykerami? Serio? No nie znasz się na klasyce najwidoczniej. Nie no dobra, no ale serio, co byś wolał mieć? Wielki samochód z gatunku muscle car. No dobra, już ktoś uderzył swobodną. Ej, labirynt? No może w sumie. Nie, odświeżmy. Zobaczmy, co innego się trafi. A, wszyscy popuszczali grę nagle. Ale czyżby opuścili tylko dlatego, że po prostu... No nie, no jazda ciurkiem, ale to już było. I nie wróci więcej. Nie, jakieś strzelanie jeszcze z chęcią bym zagrał, bo najlepiej coś, czego nie zrobił Rockstar, no. No godzinie szczytu, nie. A, już nie mogę odświeżać. Fuck. No to co? No to uderzam w swobodną, sprzedam jeszcze auto do Los Santos Customs.
To jestem ciekaw, czy wpadnę o tej samej sesji, gdzie właśnie udali się inni, czy wali mnie do innej zupełnie, gdzie będą Amerykanie, zwani potocznie Hamerykanami. Zobaczymy. Póki co wszystkie głosy padły na swobodną rozgrywkę, więc jestem raczej pewien. No co przeczy, kurczę, samo sobie. Raczej pewien. No jesteś pewien, to jesteś pewien. Nie możesz być raczej pewien. Nie możesz być raczej na pewno. Choć w sumie przez grzeczność czasami warto powiedzieć, że ej, co, uważasz, że jestem debilem? No raczej na pewno. To już typowo przez grzeczność. A nie, dobra, co, podglądacze mają dobrze? To zawsze jest co oglądać. No nie, no dobra, to wiadomo. Że zawsze można sobie popatrzeć, jak inni grają, ale w sumie czemu, mając grę i dostęp do Golda, ktoś miałby tylko patrzeć, jak grają inni? To by było troszeczkę dziwne. Ej, dobra. To ja sobie to sprzedam na przykład. No więc tam, kto tam? Chief. Postanowił wbić się w pojazd, który chciałem wziąć. Super. Chodź, zapraszam. Jedź za mną, ja to muszę sprzedać. Los Santos Customs nie jest daleko. Naprawdę, to już jest tu. Mógłbyś nie obijać? Aha! Moment, czyżby jednak Chief teraz znajomego i ziomka z ekipy stał się wrogiem? Ja rozumiem, że te dawno z tobą nie grałem, ale serio? Aż tak będziesz dzieciożył? Czy po prostu myślałeś, że to wprawi mnie? Ej, w sumie, ej, dobra, sorry. Cofam te pociski w twoją stronę, bo... Aha! Aha! Dobra, nie, autentycznie cofam wszystkie pociski. Choć tu fajnie to nie wyglądało, ale dobra. Shit. Chcę tylko to sprzedać jeszcze i naprawdę będzie niezły zarobek. Więc Chief, skuzi, serio. Jednak kurczę, szybko wiarę w ciebie straciłem, ale to może właśnie dlatego, że dawno ze sobą nie graliśmy po prostu. I wiele mogło się zmienić. No na pewno zmieniła się twoja ekipa. To na pewno. No nie, ale za dupstę powinienem dostać całkiem dobry pekiel. Przynajmniej tak sądzę. Jak no, o, już myślałem, że nie ma, sprzedaj. Jak, 7? Serio, bowler jest droższy? He? Kto byś pomyślał, no kto by pomyślał? Nie, no, okej, dobra, wpaśmy to jeszcze na konto. Szybciutko. Co to jest? Ustawienia? Tego nie było. No może było, tylko oczywiście ja nie popisałem się z postrzegawczością. Dobra, szybko. No oczywiście teraz ktoś mnie potrąci, coś czuję. Albo nie? Słyszałem hamulce. To jeszcze nie jest potrącenie. Ej, dobra, zbliżamy się do magicznych 200 tysięcy. Ktoś ty! Kim jesteś? Siemka. I siema też tutaj. Chiefie. Dobra, pozwól, że przeskoczę. I wsiądę. Dobra, i co teraz, panowie? Gdzie chcecie mnie wywieźć? No naprawdę, że to są za sekundkę czy dwie będę musiał kończyć ten odcinek. Ej, GoldenEye 007? No, z chęcią bym zrobił tą misję. Nie dlatego, że lubię listę, tą konkretną misję, ale dlatego, że gość ma naprawdę mega turbo świetną ksywkę, nie? I nie dalej, jak chyba w tym albo poprzednim materiale wspominałem o tym szlagierze z Nintendo 64. Kurczę, pierwsze swoje deathmatche na split screenie właśnie doświadczyłem w tej grze. I w sumie chyba nawet to była pierwsza gra, która miała ten tryb. I pozwalała na zabawę w czterech. Na jednej konsoli na podzielonym ekranie. Kurczę, no klasyka, naprawdę. Okej, dobra. Chief chyba ma jakiś cel. Bo nie wygląda, jakby jechał tak po prostu, tak sobie. Może chce mnie wywieźć na lotnisko. I pokazać ten nowy samolot. Cholera go tam wie. Tylko naprawdę boję się, że dosłownie przed dojechaniem do celu rozlegnie się pukanie do drzwi. I będę musiał skończyć materiał. No dobra, póki co zobaczmy z tej kamery, jak to wygląda. No jest na lotnisku. Może faktycznie nowy samolot, może o to chodzi. No i też podjeżdża w to miejsce, gdzie on był poprzednio. Aha, to się otwiera. Wow. Dobra, to nie było to. Oh shit! Dobra, daj mi polatać, Ja chcę być pilotem tego powietrznego czegoś. US Air Force. Wsiadasz, Chief? Pewnie, że wsiada. Czy wsiądzie ktoś jeszcze? Chyba nie. Nikogo w pobliżu nie ma. Więc jednak, kurczę, tak jak podejrzewałem. Coś, czymś większym wreszcie można sobie polatać. Choć zazwyczaj w tym miejscu stał właśnie inny samolot. To jest zazwyczaj. No kurczę, dla mnie zazwyczaj to mamy wnetka stoi. Nic więcej. Ale dobra, zobaczmy, jak wysoko tym można polecieć. Więc prosto do nieba. Zobaczmy, co tam u Boga słychać.
Halo Bogu! A, nie, dobra, już widzę przeciągnięcie. Czyli nie aż tak znowu wysoko. No ale co, Chiefie? Co ty na to, żeby spróbować dokonać ataku samobójczego na tego gościa z czaszką na dole? Co ty na to, co ty na to? Tak można zrobić. Dobra, tu wystarczy. Mam nadzieję, że ci się skapnie, o co chodzi. No albo nie. Albo się nie skapnął. Ups. Znaczy, ej, nie widziałem eksplozji. Serio nie widziałem eksplozji, ale moment. Czy gdzieś tu lata za mną? Ja jednak się połapał. Nie, ale serio, nie widziałem naprawdę, żeby to eksplodowało, więc what the hell, what the fuck, co się stało? Wow, czemu tak nagle mnie zarzuciło? Niedobrze. Okej, ale pora gdzieś wylądować. Bo ten koleś jest niedaleko, ale nie wiem czemu jest oznaczony... wszedł sobie do sklepu. Wow! Widzieliście to? No to by się znalazło normalnie w kompilacji faili, jakby to miało miejsce naprawdę. O ile oczywiście spadochroniarz by to przeżył. Ej, kurde, z drugiej strony. Ale moment, może? A może mi się uda jakoś po dachach tam dostać do niego? No, halo, przeskakuj. Wskakuj. Uderzaj. No, okej. Are you here? No. So where the fuck are you? Aha, jesteś pode mną, tak? Domniemam. Nie wiem, jaka jest za ciebie nagroda, ale z chęcią ją zgarnę, naprawdę. No mało życia u mnie. Ej, mam, czemu tam stoi? No lutuj! No i dokładnie, ile zarobiłem? Ile zarobiłem za to przedsięwzięcie, no? No ale pani Chiefowa. Halo, halo. Moment. Wiem, że to się widzkom może nie spodobać, ale... Znaczy ptaszek to nie jest fakat chyba, nie? Znaczy sorry... Nie, dobra, raczej nie. Bratnia miłość. Brotherly love. Zjedz przekąskę, wypij pis wazera, E. coli, papieros... Jak? Aha. Kiepski z ciebie DJ. Nie, dobra, słabo. Ale co? Aha, jest jeszcze DJ. Co robi DJ? Co robi DJ? Aha, taki ruch ręką. Słabo. Fotografia. Bing. No, przystań na siebie pani, Chiefie. Gdybym nie wiedział, co się czai tak naprawdę pod tą skórką, no to może bym sobie nawet uderzył na jakiś podryw. O, no dokładnie. Machanie, niby gitara, dłubanie w nosie, jazzowe rączki, kciuk w górę, facepalm, powolny aplauz, strzelanie knykciami. Co to jest strzelanie? No. Nie. No może sobie jeszcze pomyśleć, że zapinanie? Moment. Zobaczcie, to się widzkom nie spodoba, ale... Czekaj, no musisz dobrze ustawić, Chief. Wybacz. No, o, powiedzmy. Nie, no, sorry. To nie są jakby co dźwięki, które ja wydaję w trakcie seksu. No to na pewno nie. No jak, nie mogę przespać buziaka? Aha, nie mogę, bo mam maskę, pewnie o to chodzi. No nie, to już jest wulgarne, piecho. To już jest wulgarne, autentycznie wulgarne. Nie, serio, zasalutujmy. I co teraz? No nie no, sorry kochani, ale naprawdę. Dołącz do grupy. No niestety, czy już na to nie mam czasu. Musisz mi wybaczyć. Bo w tym momencie muszę skończyć odcinek. Wybacz. Więc ja się kochani z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. I może skończmy z perspektywą tyłka pani Chiefowej. Jest całkiem niezły. Dobra, trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej. Ale ten salut miał być waszą stronę, więc powtórzmy to. Hej. Dobra, na razie, cześć, pa. No god damn it, no a już się zbliżałem po prostu, żeby włączyć nagrywanie. No ale zemścił się. No niech tak będzie.